Mieczysław Woźnicki został zapamiętany przez Włocławian jako nauczyciel i pedagog, a obecna wystawa pokazuje także jego wielki talent artystyczny. Jako jedyny we Włocławku i w okolicy tworzył w takim nurcie modernistycznym i nawiązywał do kubizmu i formizmu w swojej twórczości. W zbiorach muzeum znajduje się ponad 200 jego prac. Są to głównie portrety. Całość swojego dorobku artystycznego podzielił na cykle. I tych cykli powstało 10. Są to portrety głowy, portrety kolorowe, twarze, taniec i muzyka, obóz koncentracyjny, akty, macierzyństwo, pejzaże, praca. Mieczysław Woźnicki urodził się 8 grudnia 1901 roku we Włocławku jako jedno z czwórki dzieci Feliksa Woźnickiego oraz Ludwiki z domu Maklakiewicz. Z mych przeżyć i z mego dzieciństwa był po prostu nie panem Mieczysławem, nie był nikim obcym, nikim oficjalnym, był po prostu wujkiem Mieciem. Był związany z naszą rodziną od wielu, wielu lat i rodowód tej znajomości sięga jeszcze czasów jego rodziców, a mojego pradziadka od strony mamy. Wówczas Feliks Woźnicki, ojciec Mieczysława, zamieszkiwał w pobliżu Radziejowa, pochodził ze szlachty mieszczańskiej, tam pracował w ówczesnym miejscowym magistracie. Z kolei mój pradziadek Rębiliński zamieszkiwał na terenie dzisiejszej gminy Topulka, był z kolei ze szlachty bardziej ziemiańskiej. Te znajomości musiały zdecydowanie owocować. Zresztą Feliks, jak i mój pradziadek Kazimierz byli blisko rówieśnikami i z kolei ich dzieci, czyli moja babcia, jak i Mieczysław, też byli w zbliżonym czasie urodzeniowym, tam bodajże 3 czy 4 lata tylko różnicy jest. Tak czy siak, kiedy już oboje na początku XX stulecia przenieśli się do Włocławka i zamieszkali tutaj w tym mieście, utrzymywali ze sobą ścisłe związki przyjacielsko-rodzinne, oparte na przyjaźni i na znajomości z dzieciństwa. To skutkowało tym, że Mieczysław był zaprzyjaźniony z domem mojej babci. Zamieszkiwaliśmy bardzo blisko siebie, kilkaset metrów dosłownie. I takim szczególnym momentem, który jakby podkreśla więź rodzinną Woźnickich właśnie z domem Rębielińskich, Mieczysława z babcią moją Kazią, jest fakt, że przyjął zaproszenie i był świadkiem na ślubie mojej mamy, moich rodziców w grudniu 50 roku. Siłą rzeczy musimy tu też dwa słowa przypomnieć o samej rodzinie Woźnickich. Było czterech braci, jeden zmarł młodo, trójka została, ojciec zmarł stosunkowo wcześnie, mama Ludwika w 36 roku. Brat Stanisław ożenił się i wyjechał z Włocławka. I tak naprawdę po II wojnie Mieczysław wraz z najstarszym bratem Aleksandrem obaj mieszkali na Ogniowej, a kiedy w 56 roku zmarł Aleksander, a 3 lata później moja babcia, tak naprawdę wujek Miecia, jak wspomniałem, przychodził do nas na Chmielną, do domu naszych rodziców i do mnie, do mojej siostry, traktując mamę jak córkę, a nas jak wnuków. Pierwsza wojna światowa zmusiła rodzinę do emigracji, najpierw do Warszawy, a później do Moskwy. Po powrocie do kraju Woźnicki pobierał nauki w Poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, później w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Następnie wrócił do rodzinnego miasta i zaczął rozwijać się zarówno na płaszczyźnie artystycznej, jak i pedagogicznej. Między innymi tworzył ilustracje do czasopisma Życie Włocławka i okolicy, które później były reprodukowane na pocztówkach. Jako artysta działał aktywnie przed II wojną światową, kiedy to należał do Zrzeszenia Kujawskich Artystów Plastyków i brał udział w wystawach regionalnych. W 1927 roku podjął pracę w Szkole Powszechnej i Gimnazjum imienia Jana Długosza na stanowisku nauczyciela rysunków i zajęć praktycznych. Burzliwy okres II wojny światowej spędził w Kielcach, lecz zaraz po wojnie powrócił do Włocławka, obejmując równocześnie poprzednie stanowisko pracy i nauczając do likwidacji szkoły w 1949 roku.
Rok później został zatrudniony w Państwowych Kujawskich Zakładach Techniczno-Naukowych przy ulicy Rolińskiego 2, później Sępołowska, obecnie ulica Ogniowa. I pomimo zmieniających się zwierzchnictw i nazw szkoły, Mieczysław Woźnicki dostawał angaż, by nauczać rysunku technicznego, prowadzić zajęcia świetlicowe oraz być wychowawcą. I na jednej z rad pedagogicznych dyrektor się spytał: kolego, jak pan robi, że pańskie klasy są zawsze najlepsze? A pan Woźnicki powiedział dosłownie, ja powtórzę, bo ja ich leję. Czego faktycznie nie robił. Był to dla jego żart. No, nawet wszyscy na Radzie Pedagogicznej będący uśmiechnęli się z tego powiedzenia, ale efekty wychowawcze to on miał duże. Pan Woźnicki nie wypuścił swoich uczniów z klasy, dopóki nie wsunęli krzeseł pod stół. To był też jeden z elementów wychowawczych, o które dbał. O tym, jakim nauczycielem był Mieczysław Woźnicki, opowiadają jego uczniowie oraz osoby, które go znały i pamiętają. Pamiętam doskonale, no byłem małym chłopcem, ale pamiętam doskonale jego wizyty, pamiętam doskonale jego prezenty, zawsze niebanalne, niekonwencjonalne, jak tamte smutne lata 60., które dawały nam dużo przyjemności. A zarazem jego bytność w czasie świąt chociażby dodawała uroku tej kolacji wigilijnej czy tym spotkaniom świątecznym. Zawsze wnosił coś nowego, coś ożywczego, miał duże poczucie humoru, nie przychodził nigdy smutny, zatroskany, nadąsany, tylko zawsze z takim poczuciem śmiechu, żartu i to miał w sobie. Najbardziej wspominam, jeśli chodzi o pedagogów, profesora Woźnickiego, bo wtedy w szkołach pewnie średnich tytułowało się nauczycieli per profesor. I to był oryginalny dość nauczyciel spośród całego personelu, wyczuwający i dający sobie radę z różnymi psikusami. Był obowiązek uczniów stać w szeregu przed przyjściem nauczyciela. Większość zawsze stała i obserwowała na klatce. I jak on przychodził, to zawsze ci, co stali na klatce, dostawali tam jakieś znaczki minusowe. Wszyscy się zastanawiali, skąd wiedział, bo nigdy nie patrzył w górę, tylko szedł z dziennikiem właśnie, trzymając go tak prosto. No jeden kolega właśnie napluł mu na głowę. No i wtedy żeśmy się dowiedzieli, że ten kolega dostał pała, się okazało, że on zawsze nosił lusterko na dzienniku. No i zawsze wiedział, kto tam jest niesubordynowany i nie przestrzega tego. Legenda, którą opowiedział mój kolega z ławy szkolnej, kiedy jeszcze chodził do zasadniczej zawodowej i pan Woźnicki go uczył. Więc podobno to tak praktykował, że jeżeli ktoś tam trochę się źle zachowywał, zapraszał go do zaplecza, brał linijkę, brał jedną z książkę, a ucznia edukował wcześniej, jak ja tu uderzę linijką w tę książkę, to ty krzycz. I po takiej zabawie na zapleczu wychodzi i mówi, no jeżeli któryś następny, to będzie tak samo rozmawiał jak z poprzednikiem. Sobot nie było wtedy wolnych, więc w niedzielę się tam mordowaliśmy. I nie jeden tam całą niedzielę zmarnował, żeby piękny rysunek tam w formacie A0 tuszem wyciągnąć. Profesor na nas spojrzał, jak tam był niedociągnięcie, no i napisał szajsen albo dla babci. Niektórzy potem zaglądali do słownika, co to znaczy to szajsen, bo nie każdy wiedział.
Uczniowie nazywali go drutem lub drucikiem. Cieszył się wśród nich dużym szacunkiem. To przezwisko ja poznałem jako drucik. Uczniowie, którzy nie bardzo akceptowali jego wymagania, trochę wulgarniej mówili drut na niego. Ale ja przyznam, że ja nawet próbowałem już później dowiedzieć się, skąd to wszystko. Nie wiem po dzień dzisiejszy, dlaczego. Podobno gdzieś jakąś instalację elektryczną próbował to zrobić drucikiem i nawet podobno dostał lekkiego porażenia prądem. I stąd ta ksywka drucik. Ale czy to jest prawdą, to ja nie wiem. Tylko to może to ktoś wymyślił, ale to, że wszyscy na niego drucik lub nawet drut, to jest prawdą, tak. Miał taką ksywkę, drucik. To prawdopodobnie od najstarszych kolegów wiem, że jeśli ktoś otrzymał jedynkę, nie był to stopień oficjalny, ale masz pałę jak drut. Niektórzy bardziej znali z przezwiska niż z nazwiska. Za aktywny udział w pracach metodyczno-badawczych w dyscyplinie rysunku otrzymał w 1960 roku wyróżnienie z Ośrodka Metodycznego Szkolnictwa Zawodowego w Toruniu. Nawet chodził na zajęcia praktyczne do warsztatów, żeby miał orientację, jak oni tam wypadają w zajęciach praktycznych. Rzadko który nauczyciel by sobie na to pozwolił. Miał rysunek, no to rysunek. I skończył nie. On był wychowawcą cały czas. Zainteresował się, czy lubię malować, rysować. Przyniosłem tam kilka prac. Właśnie zaniósł do pani Królikowskiej i potem swobodnie mogłem po południowych godzinach tam do 20 uczęszczać, właśnie brać udział w zajęciach plastycznych Muzeum na Słowackiego. Bywaliśmy razem na wyjazdach, na wycieczkach. Najlepszy dowód naszego wspólnego pobytu na rozewiu to, że strój jest nad morzem zbyt oficjalny, ale to nie jest wypad nad morze, tylko był to pobyt do teatru, więc strój obowiązywał galowy. I właśnie a propos stroju. Wtedy każda szkoła miała swój regulamin o obowiązkach ucznia i wyglądzie ucznia. Pan Woźnicki właśnie szczególnie dbał o wygląd swoich uczniów. No, nie było mowy, żeby ktoś wtedy nosił długie włosy, bo regulamin na to nie pozwalał. Ale nie robił tego w sposób jakiś rygorystyczny, drastyczny, tylko konsekwentnie tłumaczył, że regulamin do tego zobowiązuje. Poza tym zawsze tłumaczył, że to jest pewna elegancja człowieka. To było jego motto w rozmowie z uczniem. Człowiek w sensie takim zewnętrzno-fizycznym, niskiego wzrostu, jesienią, wiosną w białym prochowcu, zimą w czarnym palcie, zawsze garnitur pod krawatem, białe, no, bieluteńkie włosy, rogowe okulary. Bardzo lubił muzykę poważną, lubił operę. Zresztą częściowo zaraził mnie tym i to mnie pozostało do dziś. Często próbował nawet dyskutować po spektaklu o wrażeniach, o odczuciach, co było takie budujące i zachęcało do tego, żeby być z nim, porozmawiać. Wiem również z materiałów innych, że kiedy uczył w liceum w Ziemi Kujawskiej, wtedy w Ziemi Kujawskiej był uczniowski teatr szkolny. To pan Woźnicki opracowywał scenografię i to do takich znaczących przedstawień jak Wesele,
Wyśpiańskiego, Kordian, Warszawianka. Po roku 1945 bardziej angażował się w rozwój kariery pedagogicznej. Tworzył jedynie dla własnej przyjemności. Można było się domyślać, że ma jakieś, powiedzmy, już nie mówiąc o umiejętnościach, ale zamiłowanie do sztuki, do grafiki. Był troszkę człowiekiem zamkniętym i niespecjalnie chwalił się swoim dorobkiem artystycznym, ale pamiętam, że mieliśmy w domu dwie jego ryciny, takie plenerowe. No być może dał nam to w takim jakimś symbolicznym prezencie na pamiątkę. W 1965 roku miała miejsce jedyna indywidualna wystawa prac organizowana przez Muzeum Kujawskie i Towarzystwo Miłośników Kultury we Włocławku. Mieczysław Woźnicki w ostatnich latach życia pracował w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 we Włocławku. Zmarł nagle 16 grudnia 1968 roku. Byłem na pogrzebie, pamiętam, był odprowadzany przez grono liczne uczniów, przez przedstawicieli szkół w smutnym grudniowym dniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Z tego co wiem, to podobno jak zmarł, to w mieszkaniu jego rysunki znaleziono w wersalce pod pościelą cały jego zbiór, tak. Tu i ówdzie były wiadomości, że coś tam tworzy, że tak, ale że tyle, co na przykład tutaj państwo pokazali, to nikt nie wiedział. Parę tych nas uczniów przyszło wtedy. My byliśmy zaskoczeni ilością jego obrazów, a jak się okazuje, to nie jest jeszcze wszystko. Kończąc wspomnienie o Mieczysławie Woźnickim, czy tak jak powiedziałem o wujku Mieciu, mogę powiedzieć, że był dla nas, no nie był przyjacielem rodziny, nie był też oficjalnie członkiem rodziny, ale był bardzo bliskim, życiowo związanym z domem mojej babci, z domem dziadków, z domem rodziców. Był naprawdę bliskim z człowiekiem w dużej zażyłości rodzinnej. Nie był dla nas plastykiem, nie był dla nas człowiekiem sztuki. Był nauczycielem, tak żeśmy go postrzegali, pracującym w jednej ze szkół ponadpodstawowych. Traktowaliśmy go jako przedstawiciela nauk pedagogicznych, natomiast na pewno nie był dla nas artystą. Jest jakby takim miłym dodatkiem, miłym akcentem, że w osobie tego wujka Miecia mieliśmy nie tylko kogoś bliskiego, nie tylko nauczyciela, ale również artystę niebanalnego, o którym dziś po 50 latach po jego śmierci możemy ciepło wspominać.